Let me die. Let me die. Dzisiaj mamy do omówienia tylko jeden film, więc nie ma co się śpieszyć. Zróbcie sobie kawusię i usiądźcie wygodnie. Kawa jest dobra. Wiem, że jest dobra. Gdyby nie była dobra, to bym jej k***a nie kupował. Kto to powiedział? Zastanawiacie się pewnie, czemu będę mówił tylko o jednej produkcji. Otóż ten film na to zasługuje. Mózg, który nie może umrzeć, czy też głowa, która nie może umrzeć, to naprawdę cudowny film klasy B. Wydany został w 1962 roku, natomiast powstał w 1959 i pod tytułem Czarne drzwi. Żywa! Bez ciała! Karmiona niewymownym horrorem z piekła. Tak brzmiało hasło reklamowe filmu. Przyznacie, że chwytliwe. I almost wanna believe you. I almost wanna believe you. Ale wiara nie ma tu nic do rzeczy. Za to będziesz musiała uwierzyć, że większość akcji toczy się albo w laboratorium, które swoją drogą wygląda dość biednie, albo w klubie ze striptizem. Film nie jest długi. No bo ile może trwać historia o kobiecie bez ciała? 48. 50 hours at the most. Ale jest dużo fajnych rzeczy. Twórcy zaczynają z grubej rury. Od operacji na otwartej czaszce. Fajny mózg, nie? Później lekarz, czyli Bill Kortner, wysyła swojego ojca do Denver. W każdym razie ojca Billa gra Bruce Brighton. Było to jego drugie i ostatnie wystąpienie przed kamerą. Do tego na samym początku wysłany został do Denver. Careful, your father's liable to report us. Potem Bill z narzeczoną jadą do domku na wieś. Ale cóż to jest za podróż? Noga na gazie, samochód, znak, droga. I tak kilka razy. Widz, chociaż troszeczkę zaznajomiony z językiem filmu, od razu wie, że zdarzy się wypadek. Jednak twórcy nie pozwalają nam go tak szybko zobaczyć. Rozbijcie się! No! Zauważcie, że nasz doktor wyszedł bez szwanku. Natomiast jego żoną jest minimalnie gorzej. Przy okazji, tarełka była męska, a to jego żona, więc wydaje mi się, że powinna być damska. Ale to nic. Doktorek zabiera najważniejszą część jej ciała. Nie wyglądało to, jakby odrywał głowę od reszty, nie? Zabiera ją do swojego domku na wsi, gdzie ma laboratorium i dokonuje na niej pewnego eksperymentu. Teraz musi znaleźć dla niej odpowiednie ciało. Bardzo sprytny zabieg. Ma ładną buźkę, to dorobi jej ciało modelki. Mężczyźni powinni częściej postępować w ten sposób. No ale nie tekturowe. Ej, Bill! Może ta? To jakiej szukasz? No, jest w czym wybierać. Nie da się wszystkim dogodzić. Ale tą to chyba nie pogardzisz, co? No wiedziałem, że ją znajdziesz. A powiedz mi,
Jak zwabisz ją do siebie? No tak. Jesteś chirurgiem, który ma fioła na punkcie transplantologii. People feel what they don't understand. Po prostu. Obiecasz jej, że przeszczepisz skórę i znowu będzie piękna. A potem odetniesz jej łeb, a ciało przyczepisz do głowy żony. Nie wszystko jednak jest takie proste. No właśnie, każdy ma jakieś trupy w szafie. Natomiast Bill w szafie trzyma jakieś monstrum. Together we could have revenge. Z którym głowa ucina sobie po gawałki. Szczerze przyznam, że ten motyw jako jeden z niewielu podobał mi się. Cały czas zastanawiałem się, jak wygląda ten potwór z szafy. Ale to sami musicie odkryć. Powiem tylko, że gra go Eddie Carmel. Żydowski gigant. Miał on 268 cm wzrostu i występował w cyrku. W kinie zadebiutował właśnie w mózgu, który nie może umrzeć. W sumie w jednym momencie osuwa mu się maska i można zobaczyć jego włosy. W 1983 roku Carl Reiner sparodiował mózg, który nie może umrzeć w filmie ze Steve'em Martinem pod tytułem Człowiek z dwoma mózgami. Tak, już będę kończył, bo ten... no... nie wiem, czemu to robię. Oczywiście mózg, który nie może umrzeć, nominowany jest do nagrody imienia doktora Herberta Westa, bo jakżeby inaczej. Na razie ma największe szanse na jej zdobycie. Kolejny odcinek będzie ostatni. Zakończę jednak z przytupem. Pokażę wam, że piła łańcuchowa może być bardzo podniecającą zabawką erotyczną. I oczywiście przyznam też symboliczną nagrodę imienia doktora Herberta Westa. To lepsze niż Oscary. Let me die. Let me die. No kto to mówi?